Stowarzyszenie Aktywny Senior to niezwykle prężna organizacja działająca na rzecz osób starszych na Mazowszu. Szeroki zakres działania i nowoczesne inicjatywy to ich główne atuty. Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności seniorów FAS z siedzibą w Mławie zajmuje się szeroko rozumianą aktywizacją osób starszych. Ta aktywizacja to przede wszystkim różnego rodzaju formy wyjazdów turystycznych, atrakcji lokalnych, potańcówek, spotkań, klubów, które powstawały, czy też powstają w dalszym ciągu u nas w organizacji. Restauracja Gary Babci Krysi to przytulne miejsce, w którym można dobrze zjeść. To jednak także jeden z projektów stowarzyszenia, który ma na celu pomoc seniorom. Kiedy przenosiliśmy siedzibę do nowego miejsca, stwierdziliśmy, że dobrym miejscem w Mławie i dobrym pomysłem byłoby stworzenie restauracji. Restauracji, gdzie ten senior mógłby zjeść obiad, co prawda nie za darmo, ale w zasadzie poniżej kosztów wytworzenia, bo obiad w naszej restauracji kosztuje dla seniora, naszego członka, 50% wartości ceny cennikowej. Czyli w Mławie jest to kwota 6,50, w Płocku jest to kwota 7 zł. Senior nasz może ten obiad zjeść właśnie w takiej cenie. Restauracja działa już z sukcesem w Mławie. Teraz także otwarto nowy lokal w Płocku. Tu również organizuje się Stowarzyszenie Seniorów. Skrzat Helpik to dobry duch stowarzyszenia AS. Niezwykła maskotka, którą wymyślono po to, by zbierać fundusze na realizację kolejnych projektów. To jedna z inicjatyw, która stale się rozrasta. Skrzat Helpik to nasza maskotka, którą szyjemy od ponad 3 lat. Jest już w ponad, jak dobrze pamiętam, 60 tysiącach domów w Polsce. To dobry duch każdego domu. Powstała ona z myślą właśnie o osobach starszych. Ale też z drugiej strony celem przewodnim, który nam towarzyszył przy tworzeniu tego projektu, była kwestia samofinansowania się organizacji. Zależało nam na tym, aby nasze stowarzyszenie nie było tworem, który będzie finansował się z grantu czy z dotacji, bo wiedzieliśmy, że to się w pewnym momencie skończy. Wiedzieliśmy, że to nie jest nic trwałego, co będzie trwało lata. Skrzat Helpik to dobry duch domu, który z jednej strony wspiera ludzi, do których trafia, ale z drugiej strony wspiera bardzo mocno nasze stowarzyszenie. Najważniejszym miejscem działalności stowarzyszenia jest Centrum Aktywności. Panie spotykają się po to, by wspólnie spędzić czas, a jednocześnie zajmują się projektowaniem i szyciem kolejnych maskotek. Bardzo wiele osób chętnie wspomaga ten projekt. To świetne połączenie aktywizacji osób starszych i jednocześnie pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć organizacji. W zasadzie jesteśmy po to, żeby tym ludziom, którzy są samotni, albo niesamotni, ci, którzy czują potrzebę tak oddzielenia się sobą, stworzyć miejsce, przestrzeń do realizowania siebie. Ja pracowałam w administracji całe moje życie i po przejściu na emeryturę zrobiła się luka. I tą lukę właśnie wypełnia stowarzyszenie. Jest bardzo potrzebne. Jest jakiś sens, żeby wyjść z domu, żeby się ubrać, żeby ten szlafrok zdjąć, żeby kupić sobie jakąś fajną nową bluzkę. Tym bardziej, że tu mam również takie potańcówki cotygodniowe. Wtedy się chce ubrać, umalować. I to nas właśnie cieszy, wypełnia nam tą pustą lukę w naszym życiu. Jest bardzo wesoło. Bardzo mam wesoło, miło, spędzamy naprawdę chwilę. Mimo, że to jest taki dla nas jakby drugi dom. Tak fajnie jest, no bo naprawdę fajnie. I czasami któraś ma imieniny, przyniesie jakieś ciasto, to kawka. No i przy okazji coś tam się zrobi, uszyje, coś wymyślamy, a może to, a może tamto. Po to, by realizować ambitne cele stowarzyszenia AS, powołano przedsiębiorstwo społeczne, spółkę non-profit. Idea spółki non-profit polega na tym, że całkowity zysk wypracowany właśnie z realizacji zadań, do których powoływana jest taka spółka, przeznaczony jest na realizację celów statutowych swojego akcjonariusza. Czyli w tej sytuacji cały dochód, jaki jest wypracowywany przez grupę spółka ZO, przekazywany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Aktywny Senior. Grupa AS organizuje także wyjazdy zagraniczne dla seniorów, które cieszą się ogromną popularnością. Bardzo wiele starszych osób ma szansę po raz pierwszy w życiu zwiedzić interesujące regiony Europy. Grupa AS wspiera mniejsze podmioty działające na rzecz seniorów, a to szczególnie cenne, ponieważ dla osób starszych, nawet tych najbardziej aktywnych,
Bardzo trudne jest uporanie się z zawiłymi formalnościami dotyczącymi organizacji pozarządowych. Wsparcie merytoryczne jest bezcenne dla ich działalności. Idea Grupy A, spółka ZO, jako takiej organizacji, która ma tych ludzi edukować w tym zakresie, ma ich rozwijać, ma pomagać w pozyskiwaniu środków, ma również pośredniczyć w procesie formalizacji działalności struktur danego podmiotu. Zdecydowanie odradzałbym i też najchętniej nie chciałbym słyszeć, że o spółdzielniach socjalnych czy o przedsiębiorstwach społecznych mówi się jak o zwykłych firmach. Zdecydowanie są to podmioty szczególne, chociażby ze względu na ten charakter podmiotowy. Przedmiotowy również, ale osoby, które tworzą te spółdzielnie, tworzą przedsiębiorstwa społeczne, bądź też są w nich zatrudnione, to osoby, które potrzebują szczególnej uwagi też ze strony rynku.